Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym Q&A na kanale Projekt Masaż. Patryk, Maciek. Dzisiaj odpowiadamy na Wasze pytania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest bar, w którym jemy. Nasz koniec w Krakowie, w którym jesteśmy. Nie, tak na serio. To ja może wezmę jakiś ładniejszy trochę. Ładniejszy obrazek. Ładniejszy, tak. O, dobra. Mięśnie, które sobie leczyliśmy, badaliśmy i takie tam po kolei. I teraz tak, zacznijmy może od tego, że jak macie jakiekolwiek pytanie, to je zostawcie w tym filmie pod komentarzem i myślę, że za jakiś miesiąc, może trochę dłużej, też na wasze pytania odpowiadamy. Będziemy robić takie regularne Q&A. Teraz jak, na miesiąc. Jak co piątek. Jak co piątek na kanale Masaż Q&A. W ogóle wyzbieraliśmy kilka komentarzy, słownie nie mamy specjalnie dużo czasu, kilka komentarzy, fajne komentarze. Czy mamy jeszcze jakieś dogłoszenie rzeczy? Ale zanim powiemy, Instagram. Ostatnio bawimy się trochę na Instagramie, siedzimy na Instagramie, dużo rzeczy tam robimy, więc tu macie naszego Instagrama. Wjeżdża. Tak. I jak macie Instagramy, to śledźcie nas, myślę, że na pewno nie pożałujecie, bo trochę tam rzeczy produkujemy. Te merytoryczne, trochę mniej merytoryczne, wiecie jak to Instagram, ładne zdjęcia, trochę fajnych tekstów i odnośniki do tekstów, które piszemy i filmów, które nagrywamy, bo płodzimy trochę tego ostatnio. Jest trochę tego, warto śledzić. Myślę, że fajne rzeczy można z tego wyciągnąć. Dobra, zaczniemy z grubej rury, coś. Tak, jak byliśmy przy mięśniach, to... Nie, tam przestań. Od razu? Tak? Jedziesz od razu. Bardzo gruby ruch. Dawaj, dobra. Mocno. Pytanie od Grzegorza, które zresztą dzisiaj już mnie zainspirowało, właściwie wczoraj wieczorem zainspirowało mnie do tego, żeby dzisiaj wręcz popełnić wpis na ten temat. Pytanie dotyczyło w ogóle... Tak, może tak, kawitacji, brzmi poważnie, tak? Nastawianie, klikania różnych odosów, które wydobywały się z kręgosłupa. I w trakcie rzeczywiście... manipulacji. Tak. I ogólnie naukowo wygląda to następująco. Tak, że nic tam się nie nastawia, bo tam się nie ma co nastawić. Tak, my tak się zawsze śmiejemy, że możemy sobie nastawić wodę na kawę, ale nie nastawiamy kręgosłupa. Dlatego, że po pierwsze on raczej nie jest przestawiony. Chyba, że uderzył cię samochód, tramwaj. No i definitywnie leżysz w szpitalu ze złamanym kręgosłupem, to tak, to on wtedy jest poprzestawiany. Jeśli... No, może ewentualnie też masz skoliozę. Nie jesteśmy w stanie coś nastawić w kręgosłupie, jeśli tam jest zmiana strukturalna, to manipulacja nie sprawia nagle, że zmiana strukturalna znika. Manipulacje działają zupełnie inaczej i jest to działanie przede wszystkim neurofizjologiczne, czyli odruchowe. Więc oczywiście tak, tutaj idąc dalej jakby z pytaniem Grzegorza, że poza tym jeśli wychodzi krążek międzykręgowy i następuje ucisk na nerwy, to wtedy może zadziałać fizjoterapeuta taki, co nastawia kręgosłup, wtedy zawroty głowy mijają, bo to w ogóle dotyczyło wszystko zawrotów głowy. Więc tak i nie. Oczywiście fizjoterapeuta, jeśli wykonuje jakieś zabiegi manipulacyjne, jest oczywiście szansa, że zawroty głowy przychodzą, jeśli one są szyjno-pochodne, ale on nic nie robi z krążkiem międzykręgowym. Krążek międzykręgowy naprawdę ultra rzadko uciska tkankę nerwową, więc to po prostu działa inaczej. Czyli wiemy, że tam nic nie wypada, a my nic nie wkładamy i sprawa jest załatwiona. Kolejne pytanie, które pojawiło się pod chyba film z anatomii palpacyjnej, dotyczącym właśnie uda. Co jest antagonistami dla mięśnia smukłego oraz krawieckiego? Mięsień pośrodkowy wielki oraz średni? I odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego że jeśli chodzi w ogóle o mięśnie antagonistyczne, my często używamy zwrotów agoniści, antagoniści, mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim ruchu rozpatrujemy, bo jeśli chodzi o ruch rotacji, to już smukły jest antagonistą dla krawieckiego. Jeśli chodzi o ruch przywiedzeń smukł i odwiedzenia, to też smukły z przywódcielem, krawiecki odwodzicielem też są antagonistami. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim kontekście i w jakim ruchu to będziemy rozpatrywać. Ale pośrodkowy średni jest antagonistą dla smukłego, dla krawieckiego niekoniecznie. Jeśli chodzi o pośrodkowy wielki, to jest antagonistą dla krawieckiego, bo krawiecki jest zginaczem, a pośrodkowy wielki jest prostownikiem. Więc wszystko zależy od tego, w jakim ruchu to będziesz rozpatrywał. Okej. Okay. Jedziesz. Czy żebro pierwsze może być powodem rwy ramiennej obu rąk? Generalnie tak, pierwsze żebro jest strukturą anatomiczną, więc ja generalnie nigdy nie mylił anatomii z patofizjologią, więc i powiedzmy, jeśli mówimy o tym, czy przestrzeń, która jest bardzo mała pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem, faktycznie może spowodować objaw
nerwy ramienne, powiedzmy inaczej, po prostu parestezji, drętwienia, mrowienia rozchodzącego się w dół kończyny górnej, jak najbardziej. Żeby to było obustronne, to raczej musielibyśmy tutaj mówić o jakiejś zupełnie innej przyczynie. Ale zdarza się przykład, że anatomicznie, jakby... tak, przy żebrze szyjnym takim wrodzonym mogłoby to mieć miejsce. Natomiast jakby ten obszar może być funkcjonalny, na przykład zdarza się to po wypadkach samochodowych, przy whiplashu na przykład, podrażnienie obustronne, które powoduje na przykład drętwienie obu rąk, ale oczywiście jak naprawdę jakby jest przyczyna po jednej stronie dla jednej ręki, po drugiej stronie dla drugiej ręki. Czyli jakby dwa, może być, że oddzielne trochę mechanizmy, które powodują ten problem. Dalej, Maciek. Czy integracja strukturalna ma sens, skoro i tak centrum ciała jest asymetryczne? Na pewno nie tylko centrum ciała, w ogóle jesteśmy cali asymetryczni. Tak, jesteśmy asymetryczni, to już właściwie od tam drugiego czy trzeciego tygodnia rozwoju płodowego. Więc jeśli byśmy chcieli kogoś tak mierzyć od linijki, że co do milimetra ma być super równy, cała fizjoterapia nie ma sensu tak naprawdę. Tak, ja w ogóle nie widzę tutaj żadnego sensu w tym. Myślę, że integracja strukturalna sama w sobie przynosi chyba efekty takie, jakich się spodziewa przede wszystkim terapeuta integracji strukturalnej. A wiemy, że oni raczej nie skupiają się na leczeniu bólu, tylko raczej na poprawie funkcji, czy też w ogóle estetyki ciała. Ale to jest jakby zagadnienie zupełnie inne niż stricte fizjoterapia. Dokładnie. U nas się tak w ogóle w Polsce jakoś tak pokręciło w ogóle. W ogóle fizjoterapia, z integracją strukturalną, z osteopatią, w ogóle wszystko tak jest... Nie wiem do końca, czy powinno tak być. Pewnie za jakiś czas wszyscy będziemy po prostu terapeutami. To już padł gdzieś tam w jednym filmie promocyjnym właśnie, bo o tym mówił. Dokładnie. Natomiast terapeuci strukturalni też od linijki nie mierzą, więc pewnie ma sens, no bo nikt na to tak nie patrzy i chyba nikt nie rozumie terapii strukturalnej właśnie w ten sposób. Więc dla mnie spoko. Dla ciebie? Dla mnie super. Dobra. Skąd wiedzę na temat pracy, aktywności mięśni? Jaka książka godna polecenia? Ogólnie to nie jest jakaś wiedza, wiecie, tajemna, bo podejrzewam, że chodzi o to, co robiłem ostatnio też jakby z terapią barku, z niejusyko barku u Oli i Maćka. Więc możemy sobie w ogóle odpalić jakiś atlas anatomiczny. Tu na przykład mamy na tablecie Komplet Anatomii 2015. W ogóle powinniśmy hajs dostawać za promowanie tego atlasu. Nie wiem, czego to nie robimy jeszcze. Bierzemy sobie jakiś tam mięsień, tak? Obierzecie z funkcję motion i w ogóle każdy fizjoterapeuta zna w ogóle funkcję mięśni. Więc jaki problem jest ustawić ten mięsień w skróceniu i prowadzić go rozciągnąć albo po prostu prosić pacjenta o napięcie tego mięśnia i sprawdzić, co się dzieje? Myślę, że każdy może to zrobić. Jest wiedza potrzebna na temat tego, czego można się spodziewać. Ale to jest po prostu anatomia, więc odpalacie książkę i jedziecie i te testy można kombinować na milion sposobów, jak mniej więcej zna się mechanizmy, jak te mięśnie pracują, co jest jego agonistami, antagonistami, jakich efektów oczekiwać, to możecie sami wymyślać sobie tak naprawdę te testy mięśniowe i nie będzie specjalnie żadnego problemu. I zgubiłem tutaj nasze notatki. Bo książka godna polecenia? No to anatomia. Tak. Korzystamy my z Atlasów Complete, korzystamy z Prometeusza, korzystamy z anatomii tej funkcjonalnej dla fizjoterapeutów zdarza mi się korzystać. Z Mura korzystamy, ten z kliniczna bardziej, ale też jakby funkcje mięśni macie wszędzie. Ten Atlas jest spoko, jeśli chodzi o wizualizację, dlatego że, no widzicie, tak? Wpalacie funkcję motion i po prostu to widać. Więc jest ok, szczególnie dla wzrokowców. Czy 26 lat to nie za późno na zaczęcie kariery fizjoterapeuty? Szczerze pytam, wiadomo, że studia trwają 5 lat. Myślę, że nigdy nie jest za późno, jeśli chcesz robić coś, co uwielbiasz, albo po prostu wiesz, że to jest droga dla ciebie. Myślę, że to jest znacznie lepiej zacząć kilka lat później niż w wieku lat 80 skumać, że jednak całe życie robiłaś nie to, co chciałaś robić. Fajny komentarz. Już kiedyś coś takiego się gdzieś pojawiło. Ja chyba na swoim kanale o tym mówiłem i jakby nie opowiadałem tego, bo idealny po prostu komentarz pasował się w odpowiedzi. Ktoś pyta, w sumie to nie ma sensu, jeżeli zamierzasz żyć 30 lat. A to wtedy? Prosta sprawa. To wtedy nie opłaca się, bo nawet nie skończysz studiów. Ale jak chcesz pociągnąć dłużej, ale przy okazji czegoś ciekawego się dowiesz. Jak to jest pytanie dla ciebie, bo jest pod twoim filmem też. Okej. Fajny filmik, ale co robić, kiedy nie masz wystarczającego poziomu angielskiego? Może masz jakieś strony internetowe z ciekawymi artykułami w języku polskim? No niestety, jeśli chodzi o takie newsy z dziedziny nauki w ogóle w obszarach medycznych, to za bardzo nie ma takich stron, więc musisz uzbroić się w cierpliwość i chyba robić dokładnie to samo, co ja.
czyli wrzucać sobie interesujący Cię artykuł, wrzucać go sobie w translator. Te translatory są teraz coraz lepsze. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam w pewnych momentach zawodzą i trzeba po prostu po kontekście niektórych rzeczy się domyślać albo sprawdzać je dodatkowo ze słownikiem, ale w ten sposób jednocześnie zyskujesz całkiem nowego, fajnego skilla, czyli po prostu uczysz się medycznego angielskiego. No. I po takim roku, dwóch latach mniej więcej dłubania sobie w ten sposób, całkiem płynnie idzie Ci czytanie kolejnych newsów, czy też książek. Ale także ten translator teraz można w ogóle wrzucić stronę całą i on Ci przetłumaczy. Tak, nie ma żadnego problemu. Jest znacznie łatwiej niż to było jeszcze jakiś czas temu. Tu jeszcze takie jedno pytanie, bo ja je ominąłem niechcący. Bo tak było. A czy nadmierne napięcie dźwigacza łopatki nie powinno ustawić łopatki w rotacji zewnętrznej? Nie ustawię rotacji wewnętrznej. Jakby zachęcam do odpalenia atlasu i wtedy będziemy widzieć, jak popatrzymy sobie na przyczepy tego mięśnia od włosków tylnych, włosków poprzecznych C1, C2, C3, C4 i kąta górnego łopatki, to widzimy, że będzie ustawiał rotacji wewnętrznej łopatkę. Myślałem, że rotacja wewnętrzna spowoduje nadmierne napięcie mięśnia równego bocznego. I to jest w ogóle taki zły tok rozumowania, że jeśli chodzi o ustawienie różnych struktur naszego ciała, to te ustawienie determinują mięśnie, a nie ustawienie determinuje napięcie mięśni. Bo wszyscy mówią, że tak, te przodopochylenie miednicy powoduje, że ja mam nadmiernie napięty prostownik i nadmiernie napięty czworoboczny dźwignik. Jest odwrotnie. Nadmiernie napięty prostownik powoduje, że masz na przykład te przodopochylenie miednicy. Więc to jest zły tok rozumowania. Kościec sam sobie nie może się po prostu ustawić w takim ani innym ułożeniu, bo on po prostu nie ma możliwości skurczania się ani rozciągania. Dokładnie, więc wszystkie wasze wady postawy w większości, bo oczywiście mogą być wrodzone i tak dalej, determinują tkanki miękkie, tak? Napięcie mięśni, które determinuje napięcie jakby ścięgien, więzadeł i tak dalej. Więc to jest jakby bardzo optymistyczne, dlatego że wtedy coś da się z tym zrobić po prostu. Więc myślimy o tym w ogóle inaczej. Ta-da! Jedziesz! Czy możecie przygotować jakiś wykład z profilaktyką, ćwiczeniami bądź poradami, jak zniwelować bóle w odcinku lędźwiowym? Mam coś takiego jak stawowa strupa, boli czasem jak cholera. Serdecznie dzięki. Właśnie. Czy my będziemy przygotowywać ćwiczenia z profilaktyką? Wykłady w ogóle na sobie, czy będziemy robić wykłady? Brzmi bardzo poważnie. Jakiś, nie ma tak, że dzięki Patek za filmik. Ostatnio tak, nie, dzięki za filmik, dzięki za wykład. Po prostu chyba się starzejemy. Co się dzieje w ogóle? Więc my nie robimy filmików, zrobimy wykłady merytoryczne, ćwiczenia, porady. Ja się trochę przybieram, dlatego że jakby widzę jakby potencjał w tym, że dużo osób pomaga sobie i jakby docenia takie materiały właśnie dotyczące jak ogarnąć sobie coś tam. Szczególnie jak mówi to ktoś w miarę kompetentny i rzeczywiście no to nie są filmy typu zrób to, a ból lędźwi ci zniknie, tak? Bo nawet jak taki tytuł jest, to oglądasz i mówisz, no sorry, to nie jest takie proste, jak masz jakiś problem, to idę do fizjoterapeuty i tak dalej. Więc to są takie, że tak powiem, trochę mądrzejsze wywody. Nagramy coś takiego, no nie? Natomiast też ostatnio, przed chwilą się z Maćkiem zastanawialiśmy pod tym kątem, czy w ogóle takie częste diagnozy ortopedyczne. Tak. Diagnozy ortopedyczne. Takie rozpoznania, które widzimy na rentgenie na przykład, nie? Czy one mają duże przełożenie na to, jak się faktycznie czujemy? Tym bardziej, na przykład tutaj ma tak, bo tak, stawba strupa to jest jakby szereg zwrotów kolczystych, które tam powiedzmy zahaczają się, drażnią więzadła międzykolcowe, przede wszystkim międzykolcowe, nadkolcowe i daje to ruchy bólowe. I tutaj jakby autor komentarza mówi, że czasem boli jak cholera. Jak to by była rzeczywiście struktura stricte, to by chyba bolało cały czas, tak? Bo te wyrosty są cały czas o tej samej długości. Więc jeżeli cały czas przy ruchu, nie? Jeżeli ten ból się zmienia i raz boli, raz nie, to ja bym nie obstawał za bardzo tutaj takiej diagnostyki strukturalnej, że jest po prostu przerost wyrostów kolczystych, tylko prawdopodobnie coś się zmienia jeszcze. Może to napięcie mięśnia, o którym mówiliśmy, może coś innego. Warto o tym pomyśleć w ten sposób, bo wtedy życie staje się trochę prostsze. Więc podsumowując, tak, mamy takie plany. Zwłaszcza, że choroba bastrupa, jeśli teraz też mówimy cały czas o odcinku lędźwiowym, no to żeby wyrostki kolczyste do siebie się bardzo mocno zbliżyły, to obstawiałbym, że tam odcinek lędźwiowy musi być w takiej bardzo pogłębionej lordozie lędźwiowej. Tak, dokładnie. Co już nadal sugeruje, że problem nie do końca znajduje się w wyrostkach kolczystych. Dziś jeszcze, jakby przed chwilą czytaliśmy w ogóle, jak zapatruje się na to w ogóle inne mądre strony i porady. Jakie są przyczyny powstawania choroby bastrupa? I się okazuje, że nadmierna chomość w lędźwiach.
chyba nie. Niestety tak to nie działa. To był ostatni komentarz? Tak jest. Dobra, zmykamy w takim razie. Słuchajcie, dzięki, że stawiacie materiały. Pamiętajcie o tym, że możecie tutaj pod spodem też swoje pytania wrzucić i my będziemy na nie bardzo chętnie odpowiadać. Także mniej więcej raz w miesiącu takie Q&A się pojawi. Im więcej pytań, tym lepiej dla Was. Im ciekawsze, tym lepiej dla Was. I to chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, a my lecimy. Cześć. W miasto, w Kraków.